dziś porozmawiamy sobie o naszym mózgu, jego stanach aktywności oraz o naszych snach, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w procesie kreowania własnej rzeczywistości. Każdy człowiek posiada zmysły. Każde ciało posiada zmysły. Dotyk i tak dalej. Smak, słuch, węch. Te zmysły odpowiadają za przekazanie wrażeń do naszego mózgu. Wszystkie wrażenia zmysłowe kierowane są do mózgu i pozostają tam jako obraz rzeczywistości. Mózg przetwarza to i ten obraz zostaje zapisany. Nasza świadomość odbiera poprzez zmysły rzeczywistość. Następnie te obrazy kierowane są również do podświadomości. Każda informacja kierowana poprzez nasze zmysły do mózgu i do podświadomości składa się z różnych fal. Są to fale świetlne, są to fale dźwiękowe, są to fale radiowe. Wszystkie te fale mają swoją określoną częstotliwość drgań, o czym już wiemy. Te drgania i te częstotliwości wpływają na proces naszego postrzegania własnej rzeczywistości. Zatem można wysnuć wniosek, że im czujniejszy mózg, tym zwiększa się ilość tych fal i tych sygnałów. I to jest prawda. Podstawowym stanem naszego mózgu jest tak zwany stan beta. Jest to stan normalnej aktywności. Co to oznacza? Mózg pracuje w stanie beta w każdym momencie naszego codziennego życia. Jednak stan beta nie jest tym najkreatywniejszym stanem naszego mózgu. W stanie beta nasz mózg generuje mniej więcej od 14 do 21 impulsów EEG na sekundę. Kolejnym stanem jest tak zwany stan alfa. Stan alfa jest bardzo przyjaznym stanem, który znamy wszyscy. Jest on przyjazny dla naszego samopoczucia, jest przyjazny dla naszego rozumowania i jest przyjemny również dla naszego relaksu. Stan alfa osiągamy krótko przed zaśnięciem i krótko po obudzeniu się. Nasz mózg jest w stanie alfa. Przypomnij sobie ten stan. Zwróć uwagę, jak zasypiasz lub jak się budzisz. Zwróć uwagę na całokształt twojego samopoczucia. Stan alfa jest stanem bardziej kreatywnym niż stan beta. Kolejnym stanem naszego mózgu, można powiedzieć w pewnym sensie kluczowym dla pewnych zagadnień, jest tak zwany stan REM. Jest to z języka angielskiego Rapid Eye Movement,
czyli szybkie ruchy gałek ocznych. Ten stan mózgu pojawia się wtedy, kiedy podczas snu mamy fizycznie bardzo jasne i klarowne sny. Ten stan mózgu pojawia się wtedy, kiedy patrzymy na coś, oglądamy coś podczas snu. Są to sprawy typowo materialne. Widzimy je przeważnie bardzo tak przyziemnie, bardzo realistycznie, wręcz emocjonalnie podchodzimy do tego snu. Często zostajemy z tego snu wyrwani i obudzeni, ponieważ był on tak realistyczny. Ten stan mózgu właśnie nazywa się stanem REM. Do stanu REM wrócimy za chwileczkę. Niemniej teraz opiszę Ci kolejny stan mózgu. Jest to stan teta. W stanie teta mózg generuje od 4 do 7 impulsów na sekundę. Jest to pośrednia praca tego mózgu w marzeniach sennych, ale przede wszystkim w tym stanie mózg tylko kontroluje organy naszego ciała. Ostatnim stanem jest stan delta. Stan delta jest bardzo krótkim stanem aktywności naszego mózgu. Ma on miejsce podczas bardzo głębokiego snu. I właśnie w stanie delta uaktywnia się proces samoleczenia. Dzięki doskonałemu przekaźnikowi, jaki jest mózg, następuje połączenie z podświadomością, która jest częścią uniwersalnego umysłu, i następuje samoregeneracja. W tej chwili jednak wróćmy do naszego stanu REM. Stan REM, jak już wspomnieliśmy, ma miejsce w tych bardzo jasnych, klarownych naszych snach. I teraz wyjaśnię Ci, jak to w ogóle jest, dlaczego sny pojawiają się i co się dzieje w ogóle podczas snu. Jak wiemy, nasze ciało potrzebuje odpoczynku. Dlatego śpimy. Taki jest powód. Nasze ciało się regeneruje. Ale jak już wiemy, człowiek to nie tylko ciało. Co się dzieje z duszą, podczas gdy ciało śpi? Dusza nie potrzebuje snu. Mając już tą wiedzę, można śmiało zainteresować się tematem, tak zwane out of body experience, czyli doświadczenie poza ciałem. To ciało podczas snu można świadomie opuścić. Będę wyjaśniał, jak można to robić w dalszych częściach kursu. Jest to naprawdę coś warte wypróbowania, ponieważ prowadzi do tej naprawdę wiedzy źródłowej i do tego głębokiego zrozumienia, że człowiek jest nie tylko materią. Proszę sobie wyobrazić wyjść ze swojego ciała i widzieć siebie leżącego na łóżku w stanie snu i stać obok siebie. To jest bardzo interesujące i to naprawdę wtedy otwiera oczy. Niemniej wracamy do naszych snów. Co robi dusza, podczas gdy my śpimy?
dusza podróżuje. Dusza podróżuje w tak zwanej czasoprzestrzeni. Nie będę tutaj wyjaśniał głębokiej kosmologii, jaką konstrukcję ma czasoprzestrzeń i jaką konstrukcję ma czas, który de facto nie istnieje. Zainteresowanych odsyłam do źródeł internetowych. Niemniej, skoro nasza dusza podróżuje, to podróżuje gdzie? Dokąd fizycznie? W tym miejscu króciutko wyjaśnię na jakimś takim obrazeczku, czym jest czasoprzestrzeń. Wyobraźmy sobie pręt i na ten pręt ponabijamy takie kwadratowe karteczki biurowe. Wszyscy je znamy, na których zawsze robi się notatki. Te karteczki nabite na ten pręt stworzyły nam warstwy. Niech ten pręt będzie linią czasu. Czas nie jest oczywiście liniowy. W tej chwili dla naszych potrzeb przedstawiamy go mniej więcej trójwymiarowo. Karteczki utworzyły nam warstwy. I teraz popatrz, co się dzieje. Nagle któregoś dnia spotyka ci następująca sytuacja. Stajesz jak wryty w którymś miejscu, gdzieś, jakaś błaha sytuacja, niekoniecznie ważna, i mówisz: stop, już tu byłem, już to widziałem, skąd ja to znam? Okazuje się, hola, przecież to mi się śniło. Kochani, w ten sposób działa déjà vu. Podczas snu twoja dusza podróżuje po tych warstwach czasoprzestrzeni i znajduje się w różnych sytuacjach. I te sytuacje są planem twojego życia, ponieważ znalazłeś się w tym miejscu o określonym czasie, o określonej porze. Drugi raz, tym razem fizycznie z ciałem. Wcześniej stało się to tylko na poziomie duchowym. W związku z tym, jak widzisz, wszystko jest planem. Twoja rzeczywistość już istnieje. Twoja rzeczywistość istnieje w różnych warstwach czasoprzestrzeni, a ty się w niej znajdujesz. Jestem święcie przekonany, że niewiele ludzi mówi o tych rzeczach. Niewiele ludzi jest na tyle odważnych, aby powiedzieć, że ja już tu byłem. Niewiele ludzi ma na tyle odwagi, aby przekazać te informacje i podyskutować z innymi osobami. Ale zdarza się to każdej jednej osobie. Ta czasoprzestrzeń może być naginana. Jeżeli śniło ci się coś strasznego, było to bardzo realistyczne i widziałeś siebie w tym śnie, można zmienić ten plan. Ponieważ posiadasz wolną wolę, o której będziemy mówić w następnych częściach kursu. W jaki sposób możemy nagiąć tą czasoprzestrzeń, aby ten punkt został ominięty lub przetworzony na nasze własne potrzeby? Przede wszystkim używamy
i tworzymy w tym miejscu afirmację, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oprócz afirmacji, tworzymy intensywną wizualizację. Wielu z Was może się zapytać, ok, a co z moim planowaniem przedurodzeniowym? Kochani, planowanie przedurodzeniowe będzie jeszcze tematem naszych kursów. Na dzień dzisiejszy powiem tylko, że plan przedurodzeniowy jest tak zwanym planem wstępnym. Ten plan można na drodze swojego rozwoju i ewolucji zmieniać. Mało tego, są ludzie, którzy są w stanie lub już było im dane poznać swoją datę śmierci, ponieważ zostało to wcześniej zaplanowane. Dobra wiadomość jest taka, że można to również naginać. Można to również zmieniać, jeżeli się bardzo chce, ponieważ cały proces Twojego rozwoju i Twojej ewolucji jest planem, ale ten plan również ewoluuje razem z Tobą. To jest cały sekret konstrukcji Twojej rzeczywistości. Jeżeli jesteś nieświadomy i nie posiadasz tej wiedzy, po prostu podążasz tylko tym planem. Ale jeżeli masz tą wiedzę, którą ja Ci w tej chwili daję, możesz korzystać z tego planu i ze swojego rozwoju w troszeczkę inny i bardziej edukacyjny sposób. To by było w tym temacie na dzień dzisiejszy tyle. Zmienimy teraz troszeczkę naszą drogę postrzegania siebie. Musisz oczywiście dostać zadanie domowe. Zadanie domowe dla Ciebie za chwileczkę się pojawi. Niemniej chciałbym teraz przedstawić Ci króciutko bardzo, ponieważ jest to bardzo proste, w jaki sposób możesz kontrolować swoje ciało, aby czuć się lepiej. Ponieważ jest absolutnie ważne, żeby czuć się dobrze w procesie kreowania własnej rzeczywistości. Jest to absolutnie kluczowa sprawa. Kochani, proszę zwrócić uwagę na swoją postawę. Fizycznie na postawę swojego ciała. Zróbmy eksperyment. Stańmy sobie przed lustrem, stańmy wyprostowani, broda do góry. A potem stańmy zgarbieni i spójrzmy sobie w oczy. Porównajmy te dwa uczucia, które nam towarzyszą w tym momencie. Zauważ, jak ważna jest postawa Twojego ciała. Twoja postawa kreuje Twoje samopoczucie. Tak zwane szare myszki zawsze chodzą jak szare myszki. Osoby sukcesu i pewne siebie zawsze chodzą wyprostowane. Nie przesadnie, po prostu z godnością. Prosta i symetryczna postawa, wzrok spoglądający przed siebie, delikatnie uniesiony podbródek, zmienia Twoje postrzeganie rzeczywistości. Twoim zadaniem domowym jest przekonać się, jaka jest różnica właśnie pomiędzy tymi dwoma stanami i znaleźć dla siebie tą właściwą postawę i kontrolować ją na co dzień. Oprócz tego kontrolujesz cały czas, przypominam, swój splot słoneczny. Nie zapomnij również
o treningu, wizualizacji i kontroli i odpychania swoich myśli, o których mówiliśmy poprzednio. Dziękuję Ci uprzejmie za uwagę. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Do zobaczenia w następnej części kursu.